Przedsiębiorcy o określonym PKD mogą wnioskować o dofinansowanie miejsc pracy oraz dotacji w ramach kolejnej tarczy antykryzysowej. W drugim kwartale do przedsiębiorców trafi 30 miliardów złotych. Na kolejny kwartał, na drugi już kwartał tego roku musimy i chcemy uruchomić następne środki finansowe w łącznej wysokości do 30 miliardów złotych po to, żeby ratować polskie przedsiębiorstwa. Żeby ratować przedsiębiorstwa w branżach, które do tej pory są objęte tarczą, ale także poszerzyć tę tarczę na kolejnych kilkanaście branż PKD. Instrumenty wsparcia udzielają powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Po pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek dochodów. Dofinansowujemy część kosztów wynagrodzenia dla pracowników i kosztów ZUS-u, jeżeli pracodawca odnotowuje 30% spadek obrotów. I tutaj już niedługo ta tarcza, to wsparcie się będzie kończyło, więc zapraszam wszystkich pracodawców do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności. Pracodawca musi się wykazać 40% spadkiem obrotów, ale to przedsięwzięcie jest skierowane tylko dla wybranych branż określonych w rozporządzeniu. Tam dotyczy to przede wszystkim gastronomii, hotelarstwa, fitnessu, form edukacji, edukacji pozaszkolnej. Tutaj no, trzeba mieć główne PKD, które określamy w regionie, tak jest z wybranej listy. Posłowie partii rządzącej podkreślają, że polska gospodarka wkracza na właściwe tory. Przykładem są właśnie liczby bezrobocia, a przede wszystkim szybka ingerencja rządu. Rząd kluczowe inwestycje krajowe, ogólnokrajowe, pokazuje jak na dłoni. W całej Polsce te inwestycje są. Czy to dróg, czy autostrad. Na 150 chyba trzech odcinkach w tej chwili trwa budowa w Polsce. No to proszę sobie wyobrazić. Jakbyśmy spojrzeli na mapę Polski, to jest jedyny plac budowy. Pomocą finansową w ramach tarczy zostanie objętych ponad 60 branż, w tym 16 nowych. Zdaniem opozycji przy podziale środków przyjęto jednak kryteria, które nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstw. Faktycznie niektórzy ekonomiści uważają, że on jest lepszy niż mógłby być w sensie zagrożeń, które niesie dla gospodarki, ale tak jak mówię, no niektórzy są beneficjentami, a niektórzy są no wielkimi przegranymi tej pandemii. Brakuje tutaj dla mnie takiego oglądu rzeczywistej sytuacji wielu przedsiębiorców poprzez analizę rzeczywistych spadków ich dochodów w wyniku pandemii. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,4%. Wielkopolska cieszy się najniższym bezrobociem wynoszącym około 4%.